Merlin zarabia na życie sprzedając przyklejane brody w kolorach czarnym i czerwonym. W tym miesiącu chciałby zarobić na brodach więcej niż w zeszłym. W sklepie Merlina wszystkie czarne brody kosztują tyle samo, a czerwone brody kosztują 25 zł za sztukę. W poniższej nierówności B reprezentuje liczbę czarnych brud, a R to liczba czerwonych brud, które Merlin powinien sprzedać, aby uzyskać dochód większy niż w zeszłym miesiącu. I tu mamy tę nierówność 20B plus 25R większe od 350. Przeanalizuj tę nierówność i odpowiedz na pytanie, ile pieniędzy zarobił Merlin w zeszłym miesiącu i ile kosztują czarne i czerwone brody. No dobrze, popatrzmy sobie tutaj na tę nierówność, więc tu mamy takie wyrażenie 25R. No, skoro czerwona broda kosztuje 25 zł za sztukę, a R to liczba czerwonych brud, które Merlin powinien sprzedać, to 25R to jest suma pieniędzy, którą uzyska ze sprzedaży czerwonych brud. To możemy sobie tutaj napisać, czyli 25R to są pieniądze, za R czerwonych brud. No więc tu mamy pieniądze za R czerwonych brud. No teraz tak, czarne brody, B to jest liczba czarnych brud. No więc tutaj 20B, no skoro czarna broda kosztuje, wszystkie czarne brody kosztują tyle samo, no skoro to są pieniądze za czerwone brody, to pewnie 20B to są pieniądze za czarne brody. Czyli skoro to są pieniądze za czarne brody, to wydaje się, że 20 to jest cena czarnej brody. Cena czarnej brody. No, czyli wobec tego, jeżeli tak to wygląda, że to będzie rozsądnie, czyli po lewej stronie tej nierówności mamy sumę pieniędzy, którą uzyska ze sprzedaży, no właśnie, 20 R czerwonych brud i B czarnych brud. No i ta nierówność ma reprezentować, prawda, liczbę B i R, które powinien sprzedać, aby uzyskać dochód większy. No tutaj jest trochę niejasne, bo to jest cena i dochód, właściwie chyba powinien być przychód, no ale to nie jest zadanie z ekonomii, więc przyjmijmy, że całe pieniądze, które uzyskuje ze sprzedaży, to jest jego dochód. Wobec tego tak, no to jest suma pieniędzy, które uzyska i to ma być większe od 350, a teraz ta nierówność ma reprezentować tak, że powinien sprzedać, aby uzyskać dochód większy niż w zeszłym miesiącu, czyli pewnie 350 to jest dochód, jaki uzyskał w zeszłym miesiącu. Prawda? Czyli to jest pewnie dochód z ubiegłego miesiąca. No dobrze, czyli tak, 350 zarobił w ubiegłym, a każda czarna broda kosztuje 20 zł. No i teraz pytanie, czy Merlin osiągnie swój cel sprzedając 5 czarnych i 10 czerwonych brud? No to jest pytanie, czy jeżeli w miejsce B wstawimy 5, a w miejsce R 10, czy ta nierówność będzie prawdziwa? No to spróbujmy. Czyli tak, 20 razy 5 czarnych plus 25 razy 10 czerwonych. No ile to jest? Ile to jest razem? Razem to jest tak, no 20 razy 5 to jest 100 i 25 razy 10 to jest 250. No to razem to jest 350. No 350 to nie jest większe niż 350, prawda? Tu mamy, on chce uzyskać dochód większy, prawda? A w ubiegłym roku, miesiącu uzyskał 350, no jeżeli sprzeda 5 czarnych i 10 czerwonych, to uzyska dokładnie 350, czyli za mało. Wobec tego nie osiągnie tego swojego zamierzenia, jeżeli sprzeda 5 czarnych i 10 czerwonych. Dobrze, czyli tak, no to sprawdźmy może jeszcze sobie. Tutaj mamy tak, 350 zarobił w ubiegłym, czarna broda kosztuje 20 zł i nie osiągnie swojego celu. Wspaniale i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.